Dzień dobry Państwu. Ze mną jest Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. I od razu jedno sobie powiedzmy, nie rozmawiamy dzisiaj o polityce, nie rozmawiam z posłem, rozmawiam z człowiekiem. Panie Pośle, był Pan głupi? Może i głupi, ale raczej może chciałem zgrywać bohatera raz z moją żoną. A wszystko to jest to, że za mało wiemy o szczepionce. Sekundę. Mówi pan, chciałem zgrywać bohatera. Nie wierzył pan w to, że pandemia jest naprawdę? Że to poważna choroba? Że koronawirus no nie jest... No bo padały różne... Mówimy o tych bezobjawowych i w ogóle... No mieliśmy dużo wątpliwości. Czytaliśmy, słuchaliśmy i myślałem, że to wszystko łatwo przejdzie, łatwo będzie, ale stało się życie trochę inne. Czy mówi pan oczywiście o chorobie, która panu odebrała żonę. Tak. Pan też przeszedł koronawirusa, ale panie pośle, to wróćmy do początku. Wybucha epidemia, to przecież rok temu. Wiosną pojawiają się szczepionki. Ale rozumiem, trzeba zaznaczyć, że warunkowo przyjęte przez Unię Europejską w całym świecie. No dobrze, ale pan twardo uważał, że nie, że to jest wszystko... Może twardo nie, ale po prostu za mało było to wszystko przekonywujące. To jak poznaje się trochę więcej, słyszy się tę inną stronę tego, że kulisy w ogóle wprowadzenia tego. Czyli tak, ci, którzy mówią, że szczepionka, że pomaga, że pandemia jest groźna, są za mało przekonujący w porównaniu do tych, patrząc z perspektywy półtorej roku, to przecież mówiono na początku, że szczepionka w ogóle ochroni przed wszystkim. No dobrze. A co jest dzisiaj? No dzisiaj widzimy, że chroni w bardzo wielu przypadkach przed ciężką chorobą, przed śmiercią. I to chyba to, co się stało właśnie po w marcu i ja wyszedłem 3 kwietnia, ja żona... Niech pan powie, jak to się zaczęło w ogóle w pana przypadku, jak pan zachorował? No, wiadomo, że jestem posłem, wracałem z Warszawy i to przez Poznań, przyjechał po mnie kolega, następny dzień byłem jeszcze na meczu koszykówki, bo jestem członkiem zarządu koszykówki Eneja Zastal. Mhm. Który jest znaczącym dzisiaj, można powiedzieć, zespołem w Polsce i w Europie. No i następnego dnia po tym meczu poczułem się bardzo źle, gorączka, więc odizolowałem się od świata, odmówiłem wszystkich spotkań, tłumacząc się, że jestem w niedyspozycji, coraz gorzej się czułem. Jeszcze doszło zapalenie płuc. Ale nie przyszło panu do głowy, że to koronawirus? Oczywiście, że tak. Zaraz i miałem teraz tyle głowy, że kolegę mogłem zarazić, jego żona, która też przechodziła po miała raka tkani i tego się bałem, przede wszystkim jego żonę, a oczywiście też z moją żoną przebywałem razem. Nie zdawałem sobie tego po prostu sprawy, że to wszystko tak... Jak się pan dowiedział, że to wirus jednak? No, miałem kontakt z moim lekarzem rodzinnym. No i byliśmy cały czas na łączach. Oczywiście brat mój, starszy o 6 lat, przeszedł na jesień też bardzo mocno i uratowałem go. Dzięki może, że jestem posłem. Miałem te możliwości, który był bardzo wdzięczny potem za mnie i też potem mnie dopingował, żebym jak najszybciej poszedł do szpitala. Choruje pan, idzie pan do szpitala i idzie pan razem z żoną. Nie. Poczułem się już w niedzielę od 21 bardzo źle. Temperatura rosła. W związku z tym lekarz rodziny zadzwonił i przyjechała karetka. I powiedzieli mi, że jeżeli... Oczywiście pobrali wymaz. No dobrze. Panie pośle, skracając tę dramatyczną historię, Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Panie pośle, właśnie no ta historia ma niestety katastrofalny finał. Tak. Dla pana nie, bo pan jest z nami. Ale wymaga to też do końca, że trafiłem na oddział tymczasowy szpitala, nowego szpitala, ale tymczasowy, przekształcony. Oczywiście tam nic nie było, tyle, że łóżko i nawet stolika, niczego, bo to wszystko było w reorganizacji. Oczywiście opieka była dobra, ale co chwilę przychodzili, mówili, że jestem pierwszy raz, proszę mi wybaczyć. I tak po 3 dniach poczułem się coraz gorzej, coraz słabiej mogłem mówić, bo zapalenie płuc. No i dali pod tomograf, a potem zaraz
pod respirator. Pan był pod respiratorem? Ponad 8 dni. A żona? W międzyczasie trafiła 4 dni później, przed właśnie pójściem pod respirator, a znałem ordynatora, prosiłem, żeby się zaopiekował moją żoną. No i ona trafiła, bo miała wymaz, pobrała 4 dni później i miała też koronawirusa i trafiła do szpitala. I tak naprawdę po 8 dniach zostałem wybudzony, po co znów tomograf, potem znów tlenoterapia i tam odczułem coś, nie zazdroszczę. 30 godzin usypiania, to było mordęga. Po prostu przeklinałem i... No dobrze, panie pośle, wszystko, dobrze. Wszystko, co można, dobrze. Najgorsze. Jak pan się dowiedział, że żona umarła? Ja cały czas prosiłem, gdy oczywiście byłem nie śpiące, prosiłem cały czas Pana Boga o spotkanie z nią, bo wiedziałem o tym, że ona trafiła do szpitala, ale tak naprawdę myśmy się spotkali w niedzielę, ja w niedzielę palmową zostałem wybudzony, a żona 3 dni wcześniej została też na tlenoterapię i w poniedziałek się spotkali. Ale ja po prostu... To było jedyne spotkanie w szpitalu? W jednym pokoju, to było poniedziałek, po południu, przyjechała po wybudzeniu i tak naprawdę ja nie mogę nawet podejść, przywitać się jak dziecko, niemowlę. 5% może siły, tak jak baterie, można powiedzieć 100%, miałem 5%. Panie pośle, pan oczywiście, no tak, i pana z tego szpitala wypisano, tak? Pierw leżeliśmy jeszcze poniedziałek, wtorek, środa, ale żona cały czas płakała, jęczała z bólu, no więc lekarze zajęli się, pierw USG, to nic nie dało, no i operacja, okazało się, wtedy przyszedł do mnie ordynator, że jednak sprawa jest, panie pośle, bardzo ciężka. Nie chcę pana męczyć tą rozmową dotyczącą kolejnych procedur. Skończyło się tym, że syn przyszedł w piątek. Po pana? Przekonać mnie, żeby robił to ordynator, żeby po prostu przekonał, żeby wyszedł. Dobrze, panie pośle. Ale ja nie chciałem. Chciałem być przy nich do końca. Czy pan dzisiaj po tym katastrofalnym doświadczeniu zmienił zdanie na przykład w sprawie szczepień, zmienił zdanie w sprawie leczenia pandemii? W sprawie leczenia wirusa, przepraszam. Tak. Po wielkiej, nie ukrywam, dyskusji z fachowcami, z lekarzami rozmawiałem i co mnie jedno przekonało w tym wszystkim. Przekonało to, że jeżeli zostanę zakażony, a drugi raz wiem o tym, żebym z tego takiego czegoś nie przeżył, bo drugi raz to, co ja przeszedłem, to nie ma szans, żebym po prostu przeżył, więc przekonało mnie jedno, że łatwiej przechodzą zaszczepieni, że to, co pan nie trafiają teraz, to, co pan powie do takim, szpitala. To, co pan powie teraz, bo to jest ostatnie zdanie w tej części rozmowy. Co pan powie ludziom, którzy nas słuchają? W ogóle trudno było przyjść do tych, w ogóle się otworzyć, ale jeżeli mogę pomóc jednej osobie, przekonać jedną osobę do tego, żeby zaszczepili się, bo ja zawsze mam takie hasło życiowe. Im więcej wolności, tym więcej odpowiedzialności. I nie nakazy, dobrze, zakazy, panie pośle, to co pan powie, to rządu, jedno zdanie, świadomość. Które pan chciałby powiedzieć naszym słuchaczom, zostawić ich z tym? Przede wszystkim, żeby przemyśleli dogłębnie i zaszczepili się. Ja też przekonałem mojego syna, najmłodszego, który... Zapłacił pan ciężką, straszną cenę. O tym będziemy rozmawiać. Żona zmarła, a syn popadł w ciężką depresję i tak, został pan do teraz dzisiaj, jak niemowlę. Został pan z tym sam. RMF24 Interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z Jerzym Materną z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, to właśnie o tej strasznej cenie chcę z panem porozmawiać. Jak pan sobie teraz radzi z samotnością? Powiem szczerze, im dalej, a teraz jest 9 miesiąc, zbliża się, bo jutro jest 3, jak ja wyszedłem z szpitala, wszystko przed świętami. To będzie pierwsze Boże Narodzenie bez żony. Tak. Udało się jeszcze. Syn starszy, 39 lat ma obecnie. Pomagałem mu w budowie, wybudował się i było jego pierwsze. Robił na siłę, ale chciał wprowadzić się do nowego domu. Była właśnie tam pierwsza Wigilia w jego mieszkaniu. W domu, można powiedzieć. Żona w ogóle pięknie grała na pianinie i święta, takie jak Wigilia, to były właściwie
cały. Żona gra kolędy. Pięknie grała. A mieliśmy taki w tradycji kolega mój z Babimostu, a ja tam pochodzę, wychowałem się w Babimoście. Zapraszał wszystkich. Było nieraz 30 osób i żona grała plus jego siostra do późnych godzin kolędy. Na różne sposoby to były pięknie przeżyte święta, prawdziwe święta, jakie są właśnie śpiewanie kolędy. No i tego w tym roku zabraknie. Niestety. Panie pośle, no dobrze, żon, pytam też o syna, bo pan sam o tym wspomniał, że tak, śmierć żony to również cios, którego, z którym się musi zmagać pański syn. Tak. No jest po depresji. To jest szersza sprawa, bo po urodzeniu właśnie to jest syn, ma teraz 26 lat, żona wpadła w depresję, tak jakby szok porodowy. I przez 25 lat zmagaliśmy się z tą chorobą z żoną. Ona też 7 lat temu miała operację raka piersi. I to też mogło wpłynąć na to, co się stało 4 może mogło, kwietnia. Może nie mogło, panie pośle. Ale wracając do syna, on moją jeszcze jedno wymaga. 17 lat temu straciłem córkę, która miała 19 lat w klasie maturalnej. Pan poseł przed wejściem do studia pokazał mi zdjęcia pięknej, młodej dziewczyny. Tak, cudowna. Piękna dziewczyna, też nie wytrzymała, gwałtowna depresja. Nie zostawiła żadnych śladów, miała wspaniałego chłopaka. Do dzisiaj jest kawalerem. Do dzisiaj przychodzi na mszę, dzwoni, kiedy jest za nią, co roku, bo żona lubi, pilnuje tych wszystkich spraw. Pilnowała. Ciężko jest. Teraz syn. Po prostu... Ale każdy ma swój krzyż. Każdy ma swój krzyż. Pan ten krzyż niesie. No i został panu syn, jeden i drugi. Za niego chce żyć? Syn rzucił studia, ale miejmy nadzieję, że to jest to odwracalne. Przyczyny były inne. Rzucenia, bo to stało się już w styczniu. To jest zdalna nauka. On był na 7 semestrze z 7. No, 6 miał zaliczonych, 7 był we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej. Mogę powiedzieć, że zdolniejszy ode mnie, bardzo mądry chłopak, no ale się też zagubił. Przyznał mi się do pewnych rzeczy, ale nie będę tutaj mówił. Nie, to zostawmy prywatne sprawy. W każdym razie, no jest teraz w trudnej sytuacji. Staram się robić wszystko. On mówi wprost, jego życie, jak to mówię, zużyło się. Jest bez takiej chęci. Próbuję robić wszystko, żeby przywrócić mu wiarę. No ale to będzie bardzo trudna terapia. Się martwi, jest 26, a nic nie umie, a umie dużo rzeczy. Ale to jest taka, to jest trudno zrozumieć. W ogóle depresję zrozumieć jest bardzo trudno. Ja 25 lat żona i... No tak, pan przez tę chorobę, choć nie osobiście, został potwornie doświadczony, no bo mam śmierć jedynej wiedzę córki. I powiem szczerze, z drugiej strony nie mam tej wiedzy, bo to jest tak trudna sprawa, bo właściwie człowiek na zewnątrz wygląda wszystko wspaniale, a w środku ruina. Państwo się jakoś podnieśli po śmierci córki, prawda? Tak, ja jestem tym, który można powiedzieć, siły mam i chcę dużo robić, widzę piękne pomysły, ale z drugiej strony przychodzi wieczór, tak jak pan mówił, wracę do tego, przychodzi wieczór i ranek, to jest po prostu płacz. Płacz i kończący się. Panie pośle, to zostawmy. Ja nie chcę... No dobrze, nie chcę, żeby pan tu... To jest trudne. Pomilczmy może. Trudne. Ja będę gadał. To ta samotność, której pan doświadcza, to jest oczywiście doświadczenie zapewne wielu z naszych słuchaczy, którzy teraz, wielu z naszych widzów, którzy są teraz z nami na różne sposoby, bo pewnie mało kto przeżył tak dramatyczną historię jak pan. No i wie pan, przychodzą święta, które dla wielu takich... No właśnie chciałem to powiedzieć, że dla wielu takich ludzi są jeszcze trudniejsze. Ale pan będzie z synami. Tak, mam dwóch wspaniałych wnuków, bliźniaków, 13 lat. Zgadza się. To ma pan dla kogo żyć. Tak, ale gdzieś tam z tyłu jest jednak żona.
39 lat. Ale pan wierzy, Pan wierzy, że żona jest z panem. Panie pośle, to wróćmy do tego... do tego diabelstwa, które panu odebrało żonę. Do koronawirusa. Pan mówi teraz, szczepcie się. Tak. Bo to jest jedna nadzieja, że może ocalić rodzinę. A wiem, co to jest. Że szczepienie, mówię, może mamy wątpliwości dużo. Ale jedno, co jest przekonujące, widzimy inne państwa, Izrael czy inne, przechodzą to łagodnie. W sensie tym, że nie trafiają do szpitala pod respirator. Dzisiaj wiemy z badań, że w większości ludzie pod respirator są niezaszczepieni, ponad 80 czy więcej procent. I to jest to, co jest być odpowiedzialny właśnie. Mówię, nakazy, zakazy. My Polacy też nie lubimy w ogóle takich obostrzeń i zakazów. Pan był mądrzejszy od lekarzy. Tak. Bo jesteśmy naturalnie młodzież. Przecież ja widzę po wnukach, jak ich zablokował, jak był trudny kontakt z nim. Ja, zresztą mi doradzono po tym wszystkim, a wcześniej miałem zaplanowane w lutym w czasy z żoną, bo lubiłem wspaniale jeździć z nią nad nasze morze. W Ustce w tamtym roku na Helu, tydzień w Ustce, w Niechorzy i koło brzegu co tydzień. I zaplanowałem, że wezmę wnuków na zmianę i mojego syna. Byliśmy ponad miesiąc na wakacjach. Dużo się dało to. Poznaliśmy się bardziej. Okazuje się, że ja syna, który ma 26 lat, a on mnie mało znał. Nie wiedział, że tyle robię dla społeczeństwa. Teraz się zajmuję też i pomagam charytatywnie. Właśnie 4 i 5 jest koncert dla Bartka Najtka z Sulechowa, który też rodzina przeszła trudną chwilę i pospieramy, z jednej strony zbieramy środki, bo leczenie to 200 tysięcy rocznie, a w międzyczasie też równolegle rozmawiamy z ministerstwem, żeby była refundacja leków. Jest trochę inaczej, patrzę na świat. Trochę inaczej. Na co się zmieniło właśnie? Bardzo dużo. Zmieniło się we mnie. Znaczy, byłem zawsze takim, który, no, ja nie umiem kłamać. To jest to, co gubi politykę, bo wiem, jaka jest polityka. Nikt tego nie może zrozumieć. Wielu mi to mówi przez wiele lat. Jurek, ty się nie nadajesz do polityki. To jest prawda z jednej strony, ale z drugiej strony mówię sobie, przecież polityka też może być uczciwa, piękna i można ją, nie ukrywam, przecież 16 lat jestem w parlamencie, ludzie mnie wybierają, a pan może też mnie nawet nie znał do tego momentu, bo nie lubię być na świeczniku. Wiedziałem o istnieniu Jerzego Materny, natomiast nie lubiłem być tak, na świeczniku, ceniłem sobie tą też i prywatność, że mogłem poza tym, że jest się właściwie 24 godziny politykiem, ale to, że wyjdę na ulicę, mogę spokojnie, nie oczywiście w moim lubuskim w Zielonej Górze, bo tam mnie znają ludzie. No dobrze, ale panie pośle, no dobrze, politykę zostawmy. Ja nie chcę o tym rozmawiać, bo... bo jest piękne. Pan powiedział, że to zmieniło w panu wszystko. No, zmieniło panu życie osobiste, przeorało je w dramatyczny strasznie sposób, o tym powiedzieliśmy. Ruina. Ale w pańskiej głowie... w tym, jak pan postrzega świat. Co się zmieniło? Oprócz tego, że uważa pan, że tak, szczepcie się, bo to ratuje rodziny. To jeden z najbardziej wstrząsających. To jest trudne pytanie, ale no, zmieniłem się. Widzę to fakt, że też to zobaczyłem po czasie, że byłem w depresji. Tak naprawdę dzięki wspaniałym ludziom, które przypadkowo poznałem właśnie przy wsparciu charytatywnym, poznałem wiele osób, może nawet od różnych, diametralnie różnych poglądach, o 180%, który nie zgadzamy się kompletnie politycznie, ale te osoby dały mi tyle ciepła. I to jest też ciekawe, że... To bardzo w sumie optymistyczne, że można z ludźmi, z którymi się nie tak, zgadzamy, ja, być blisko. To jest trudne, ale ja lubię właśnie takie wyzwania, lubię, dzięki temu się mobilizuję i wiele rzeczy u mnie się zmieniło w moim życiu, w wyglądzie i w ogóle dzięki właśnie tym ludziom o odmiennych poglądach, ale serce mają w środku wspaniałe, ciepłe i warto dla tych żyć, ludzi. No panie pośle, warto żyć, mówi pan, dla tych ludzi, warto żyć dla syna. Tak. Ma pan wnuki.
Tak, to jest wspaniałe. No chciałbym więcej. W końcu trójkę miałem, najstarszy 39, córka 3 lata młodsza była, a syn najmłodszy. I to bardzo fajne w małżeństwie po wielu latach mieć jeszcze najmłodszego, 14 lat różnicy, ten najstarszy, najmłodszy. Wspaniała rzecz dla kobiety, polecam. Polecam, bo to jest fajne, naprawdę staje się dużo i młodsza kobieta przez to. Szanujmy kobiety, szanujmy małżeństwo, jak ja widzę dzisiaj te rozwody, te kłótnie i widzę u mnie jako w klubie parlamentarnym wiele różnych tych zdarzeń. Ja nie mogę tego zrozumieć, żeby się nie szanować. Oczywiście, tak jak ja, czasami się pokłóciłem, ale czy on mi zaraz... Kłócił się pan z żoną? Tak, jak każdy, przecież bywają takie chwile, źle się człowiek wstanie, to gdzieś się pokłóci, ale za chwilę trzeba umieć przeprosić, panie pośle, ucałować. To ja, bo możemy długo o małżeństwie, o rodzinie, możemy pewnie bez końca. Tak. Pan pozwoli, że ja na koniec wrócę do spraw publicznych, chociaż i zapytam serio, ale nie polityka. Zapytam Jerzego Maternę, człowieka doświadczonego koronawirusem. Czy pan nie uważa, że teraz, po tych doświadczeniach, że szczepienia powinny być obowiązkowe? Panie dyrektorze, to jest dosyć trudne pytanie. Dlaczego? Jeżeli by ta szczepionka miała ten swój proces naturalny, a wiadomo, w szczepionkach powstaje to przynajmniej 5-6 lat. One za dużo, mało wierzy. Ale mówi pan, żeby się szczepili, a później zaczyna sam mieć wątpliwości. Ale tłumaczę, jeżeli chodzi o obowiązkowe, to jest sprawa, to jest dosyć poważna. Ja nie jestem od tego, żeby ocenić to. Ja staram się w ten sposób powiedzieć, że bądźmy odpowiedzialni, bo żyjemy w społeczeństwie. Kończy się moja wolność, gdzie zaczyna się komuś zabierać tą wolność. Dlatego o tym mówię, że warto się zaszczepić, ale nie przymusem, bo ja cenię to, a Polacy są trochę... Dzieci są szczepione, tak, obowiązkowo. Zgadza się, na inne choroby, ale tak. To jest HIV medyjne czy inne. Proszę mi powiedzieć, dlaczego na inne choroby szczepimy obowiązkowo? Bo to jest bardziej sprawdzona szczepionka. Dlatego mówię, mam wątpliwość, żeby zachęcić, żeby to było obowiązkowe, trzeba więcej wiedzieć o tym, a my nie mamy, zresztą cały świat nie wie, że słyszymy odmiany za chwilę nowe, co chwilę nowe, tak, mutacje. Tylko, że niech się pan nie gniewa. No. Ja wolę, znaczy, ja w tej sprawie ja wolę, żeby większa świadomość wśród nas była. Żebyśmy, bo jesteśmy istotą rozumną, prawda? Mamy rozum. I żebyśmy więcej trochę się pomęczyli na tym i zrozumieli. I patrzyli no dobrze, pan doszedł w każdym razie do takich wniosków. Bo niestety w ciężkich przejściach. Ale chciałbym, żeby jednak byli ludzie mądrzejsi trochę ode mnie. Przed szkodą właśnie. Polak, żeby był mądry przed, a nie po. I to jest ważne. Mówię, nie chciałbym... Nie, ja wiem, jacy są Polacy. Panie pośle, pan powiedział, że to będą trudne święta, bo... Bardzo, bardzo. Wiesz, się boję. Ale proszę się trzymać. Myślę, że wnuki sprawią, że będzie tam tyle hałasu i tyle energii. Szczerze, ta pandemia zrobiła z tych wnuków też... nie są już tak ciepli, jak to było kiedyś, my 30 bo lat one temu. One siedzą przed komputerem, niestety. Dokładnie. Nam dzieciaki zamknięci, utonęły. Że uwięzieni zostali. To jest... Ale już teraz nie. I to jest większe chyba na psychice, niż ta pandemia robi, nie? Psychicznie. No. Ale dzięki czasom, bo muszę powiedzieć, po tym wszystkim, jak ostatnio się pytałem, rozmawialiśmy, bo mieli urodziny, 13 lat skończyli. To bliźniak. A ojciec... Chyba pan mówi, oni... Czy to bliźnięta? Tak. Bliźniaki. Mikołaj i Mateusz. Mikołaj ma niedługo imieniny. Tak. 4, 5, 6 ma pan rany boskie. Pan to mili... żona to wszystko pilnowała, ja tylko, ja wie pan, zawsze pamiętałem o 8 stycznia, to jest rocznica nasza, w stanie wojennym 8 stycznia 82 wzięliśmy ślub. Naprawdę pan wziął tak, ślub tuż? Gdzie było wszystko pozamykane w Poznaniu. To nie miał pan wesela? Miałem wesele, teścio wojskowy i udało się w kantynie załatwić. Rozumiem. Ale byliśmy uwięzieni. Do 4 nad ranem, do 6 rano trzeba to było... była dobra impreza.
wielu innych... Pozesypiali w fotelach. Pan też, co ja panu powiem? Wielu udanych imprez jeszcze panu życzę. No na pewno. Mam na kogo żyć. Chciałbym, chociaż mówię, są takie zwątpienia wieczorem czy rano, ale... No to żeby je pan pokonał. Bardzo mam dużo sił. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Też dziękuję. Chociaż dla mnie to było trudne, naprawdę. Dziękuję panu za rozmowę. Pożegnajmy naszych słuchaczy. Życzymy państwu wiele zdrowia i ciepła. Przede wszystkim prosiłbym, naprawdę prosiłbym, żebyśmy się zaszczepili jak najwięcej. Ja drugą dawkę przyjąłem 7 października. Jestem, sprawdzam to, co jakieś mam, niedawno sprawdzałem tydzień temu. 5480 przeciwciał. Mam nadzieję, że to wystarcza. Ale uważajmy, bądźmy odpowiedzialni, mówię. Tam im więcej odpowiedzialności w nas, to będzie lepiej, bo ja nie lubię, jestem przeciwnikiem takich naprawdę zakazów, nakazów. Panie Bośle, koniec, pchła i zaskroniec, jak mawiały moje dzieci. Przepraszam. Musimy, nie, to ja przepraszam, że muszę tak panu brutalnie przerwać. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję też. Kłaniam się, do widzenia.